Panie trenerze, zanim o samym meczu, proszę mi powiedzieć, czy pamięta trener w swojej karierze trenerskiej, żeby przez 80 minut pańska drużyna, no żeby nie szło jej, a w samej końcówce odwraca całkowicie losy meczu i wygrywa w takich okolicznościach? Myślę, że miałbym. Jakbym sięgnął, miałbym. To jest właśnie ta piłka nożna, że można, może nie iść, może tak jak dzisiaj mieliśmy gdzieś problem z płynnością gry, z jakąś jakością podań, czy no ciężko nam szło, ale to dlatego, że przeciwnik dzisiaj wyszedł bardzo agresywnie, był blisko nas, ciężko nam było jakąś zrobić płynność gry. Później bramka ta po przerwie, no wiedzieliśmy o tych rzutach z autu, źle się do tego ustawiliśmy, straciliśmy bramkę. Tylko że w piłce oprócz jakości piłkarskiej też jest coś takiego jak mental, wiara, determinacja w tym, że jak nie idzie, to tu się niektórych zawodników właśnie poznaje w tych trudnych momentach, że trzeba coś z siebie dać, coś od siebie. I dzisiaj to chłopacy w tych ostatnich minutach dali, że odwrócili mecz, że wydawało się, że to mecz jest nie do odwrócenia, bo będzie ciężko. Jeszcze przeciwnik miał na 3-1 sytuację, ale odwróciliśmy i to jest dlatego brawa za to charakter, tak? Ja wiem, że łatwo się mówi, że drużyna jak odwróciła losy spotkania, ale odwróciliśmy te losy spotkania, dlatego chylę czoła przed drużyną, że wierzyli do końca. Stworzyliśmy kilka tych sytuacji i dwie wpadły i to jest dla nas najważniejsze. Czy można powiedzieć w ten sposób, że Łukasz Wroński był takim ojcem chrzestnym tego no, sukcesu, jakby nie patrzeć, bo w momencie, kiedy na boisku pojawił się Dawid Woźniakowski, Łukasz szedł do środka i tych strzałów z dystansu było no, dużo więcej niż do tej 70 minuty. No tak, trochę to ruszyło. Ta zmiana ruszyła. Wronka grał na tej pozycji w czwartej lidze, dlatego zdecydowałem się na taką zmianę. Przyniosło to efekt, ale myślę, że tutaj ojcami sukcesu to jest cała drużyna, cała ta jedenastka, cała ławka rezerwowych. Tu grają wszyscy. No i teraz troszkę wspomnień, bo w Sieradzu pan spędził ładnych parę lat, kilka znajomych twarzy, przyjechał do Bełchatowa. Nie, to się ja byłem bardzo dawno temu. Myślę, że 10 lat temu mój ten drugi pobyt się razu. Wspominam się raz bardzo dobrze. Kilku wspaniałych ludzi z tamtych lat, że był trudny moment, że mi pomogli jako trenerowi. Także szacunek też za to dla nich. Byliśmy tam nawet liderem w trzeciej lidze chyba z 20 kolejek. Także fajny czas. Nowy wygląd, bez brody, ale cały czas skuteczny, niebezpieczny, dynamiczny Łukasz Wroński, który dzisiaj bądź co bądź dał zwycięstwo GKS-owi. No tak, co do wyglądu to gdzieś tam zmieniony wizerunek, ale na boisku czy taki sam, no gdzieś tam dążę do tego, żeby ta forma, zdaję sobie sprawę, chciałbym też przede wszystkim ja, żeby ona była lepsza, szczególnie ta strzelecka, gdzieś tam dużo jest tych sytuacji, mimo wszystko w tamtym roku dużo wpadało, teraz troszkę mniej, ale ciężko pracuję, żeby w tych najważniejszych momentach, jeszcze sezon jest długi, gdzieś tam ta skuteczność wróciła i żebym regularnie strzelał gole. Czy ja tutaj jakimś tam wyróżniającym zawodnikiem może byłem na tle drużyny, ale to drużyna wygrała cała i to jest najważniejsze, że w tych momentach gdzieś tam ten gol był mój, ale gdyby Dawid Woźniakowski nie pociągnął odważnie tej sytuacji, to by tej sytuacji nie było. No i mówię, tu cała drużyna pracuje na to, gdyby Mateusz się nie znalazł, to dzisiaj byśmy rozmawiali powiedzmy o remisie, a kto wie jakby końcówka meczu mogła wyglądać, także cały zespół ciężko pracował gdzieś tam. Może nie ułożyło nam się to wszystko tak, jak chcieliśmy, ale nigdy nie będzie, może nie nigdy, ale zawsze nie będzie tak pięknie jak z Łomżą, że się super układa, fajnie, fajne podania, fajne akcje. Gdzieś tam taki typowy trzecioligowy mecz, kardynał pierwszy dużo zaburzył pewności siebie, później bramka strzelona na początku drugiej połowy też gdzieś tam od razu nam podcięła skrzydła. Musieliśmy się otrząsnąć, ale najważniejsze mówię, ten cel przed meczem był, że mamy zdobyć 3 punkty i cel jest osiągnięty i to jest najważniejsze. Czy z perspektywy boiska nie masz takiego wrażenia, że przesunięcie ciebie do środka poniekąd no, trochę więcej argumentów z przodu nam zaczęło dawać, bo jakby nie patrzeć, ty zacząłeś to strzelanie z dystansu i pojawiła się szansa, że tego meczu wcale nie musimy przegrać. No tak, taka była korekta od trenera. Ja gdzieś tam z boku grając widziałem powiedzmy
przez większość spotkania, że jest tam miejsce, żeby się obrócić po prostu z tą piłką i gdzieś się zabrać do przodu. No i tak jak już przeszedłem na tą pozycję, to starałem się to robić, żeby jak najszybciej gdzieś tam przenieść ciężar gry do przodu. Fajnie, że tam parę razy to wyszło, jeszcze tam parę, dwa, trzy strzały. Gdzieś tam dogranie do Przemka, fajna też sytuacja, no, zobaczymy jak to trener dalej będzie widział, ja mówię, ja gdzie mnie trener wystawił, będę grał i dawał z siebie wszystko, na ile potrafię, dzisiaj była taka możliwość, że grałem na dziesiątce, tak jak w sumie większość w czwartej lidze, fajnie się udało to wyciągnąć, te wyniki, to jest najważniejsze. Cieszymy się ze zwycięstwa w dosyć takich niecodziennych okolicznościach, ale też na pewno podczas analizy będziecie też rozważać, co się takiego stało, że wychodzimy na drugą połowę i właściwie pierwsza akcja i dostajemy bramkę, gdzie pierwsza połowa tak dosyć topornie nam szła, udało się wyrównać i wydawało się, że na drugą połowę właśnie wyjdziecie bardziej pobudzeni, bardziej zmotywowani, a tymczasem właściwie od początku znów trzeba było gonić wynik. No tak, no też wydaje mi się, że wyszliśmy nieźle nawet. Tam gdzieś przenieśliśmy ciężar na połowę rywala, jeden jakiś tu głupi aut przeciwnika, no z autu dostajemy bramkę, no to na pewno jest do analizy, to jest na szybko do wyeliminowania, no i te gole. No wydaje mi się, że mimo wszystko jak chcemy grać o awans, dużo strzelamy, możemy strzelać jeszcze więcej, ale musimy chyba przestać... Nie chyba, na pewno tracić te gole. Ta obrona musi być szczelniejsza, bo każdy przeciwnik gdzieś tam dużo tych sytuacji stwarza. I to jest gdzieś tam taki, uważam, że cały czas do opracowania element. No i utrzymywać tę koncentrację z przodu i myślę, że gdzieś tam będziemy mogli śmielej myśleć o tym celu naszym w szatni, jaki sobie postawiliśmy. Z Wartą się raz przyjechała grupa zawodników, która wyszła tutaj z Bełchatowa, z Sewerynem Michalskim na czele. Była okazja przed meczem wymienić się, nie wiem, zdaniami, czy troszeczkę powspominać stare czasy? Powiem szczerze, teraz Seweryn też w sumie jest na miejscu, to się widujemy. Zdarza się, że się tam gdzieś na kawę się umówimy nawet, także jakieś to nie było, nie jest dłuższe rozstanie, że się widzimy po miesiącach. Ale przed meczem nie. Ja to tak raczej, jeśli coś, to po meczu, no tak rozumiem jego sytuację, bo przecież przegrali ten mecz i też sam bym był zły i tam chwilę zamieniliśmy dwa zdania, ale też nie chciałem już tam z nim jakichś dywagacji prowadzić, a przed meczem to raczej ja osobiście wolę się skupić na meczu niż tam na jakichś rozmowach, bo żeby nic tam, każdy szczegół, żeby mnie nie rozpraszał. Bo. Dawid, gratuluję, bo twoje wejście ożywiło akcję ofensywną GKS-u, no i zaliczyłeś asystę w bardzo ważnym momencie. Spodziewałeś się tak dobrego wejścia w to spotkanie? Dziękuję bardzo. No ja na pewno się bardzo cieszę z tego, że mogę wejść w trudnym momencie dla drużyny na boisko i w wyniku 2-1 daliśmy radę wyciągnąć wynik na 3-2 i zdobyliśmy bardzo cenne 3 punkty. Ty jesteś takim talizmanem, bo jak wchodzisz, pamiętam twoje wejście chociażby w meczu wyjazdowym z Pilicą, tam zaliczyłeś asystę, dzisiaj również zapisujesz asystę na swoje konto. Myślisz, że takimi małymi krokami jesteś w stanie przebić się do pierwszego składu? No mam taką nadzieję, za każdym razem jak wchodzę na boisko, to staram się pokazać swoją jakość. Wiadomo, że ta asysta z Pilicą to była w ogóle przy innym rezultacie i była to bramka na 5-1. Wiadomo, że dzisiaj ta asysta bardziej cieszy, ponieważ Warta postawiła nam ciężkie warunki i chcieliśmy się zrehabilitować za tą porażkę w Solejówku, ponieważ tam no, piłka za bardzo nie chciała wpaść do bramki. Na szczęście dzisiaj udało się to i zdobyliśmy 3 punkty, zostają tutaj właśnie w Bełchatowie. Myślisz, że to będzie takie spotkanie troszkę na przełamanie, zwłaszcza, że te ostatnie wyjazdy, no delikatnie rzecz ujmując, nie toczyły się po myśli GKS? No tak, ostatnie te mecze u siebie lepiej punktowaliśmy niż na wyjazdach, ale jedziemy do Wigielca w przyszły weekend i tak jak zawsze gramy o pełną pulę z nadzieją, że przełamiemy tą złą pasę na wyjazdach. Seweryn, jakie to uczucie przyjechać z obcą drużyną na swój stadion? No na pewno specyficzne. No, GKS Bełchatów to jest mój dom, tutaj się wychowywałem i zawsze miło tutaj wracam. Więc jak gdyby z tym miejscem same pozytywne wspomnienia. Szkoda troszkę tylko, że przegraliśmy, bo myślę, że na pewno stoczyliśmy równy pojedynek, podjęliśmy walkę. Mieliśmy wiele fajnych, dogodnych sytuacji. A wjeżdżamy stąd jak gdyby z zerowym dorobkiem punktowym. No właśnie, do 84 minuty właściwie byliście wygranymi i szczerze mówiąc niewiele wskazywało na to, że GKS może odwrócić losy spotkania. Coś takiego stało? Myślisz, że szala przechyliła się na stronę przeciwnika?
Ciężko na gorąco analizować, na pewno tutaj no, trzeba pogratulować GKS-owi tego charakteru, który pokazał do końca walczyli o każdą bramkę, o każdy metr boiska. Ciężko powiedzieć, czego brakło z naszej strony. Powiedz mi, tak odchodząc od samego spotkania, jakie masz takie najlepsze wspomnienia związane z tym miejscem, z tym klubem, z GKS-em? Bardzo dużo tych wspomnień jest. Tutaj tak naprawdę stawiałem pierwsze kroki i wszystkie te lata młodzieńcze tutaj debiutowałem w Ekstraklasie, stąd też wyjeżdżałem, później tutaj wracałem, także tych wspomnień nawet nie mam takiego jednego jakiegoś ulubionego, no bo nadal tutaj mieszkam w tym mieście, to jest mój dom, więc tych wspomnień jest naprawdę dużo i one są chyba wszystkie jakby pozytywne. Wiadomo, że jakieś tam też gorsze momenty mieliśmy jako drużyna wtedy, natomiast tak naprawdę to tylko i wyłącznie dobrze wspominam. Już tak na koniec powiedz proszę, bo dużo znajomych twarzy z poprzednich lat. Była okazja porozmawiać z kimś, może jakieś szpileczki sobie powbijać przed meczem? Tak, oczywiście, gdzieś tam przed meczem i w trakcie meczu, gdzieś tam jakieś docinki, gdzieś tam sobie rozmawialiśmy. Ja tutaj oczywiście z chłopakami też jestem jakby w kontakcie. Te znajomości nie umarły, tylko cały czas żyją, więc zawsze fajnie się spotkać gdzieś tam po latach na boisku, w meczu o stawkę, w meczu o punkty i no fajnie.